Wyobraźcie sobie, że to nie jest historia science fiction, tylko... Żadna nie jest to science fiction. Wszystko się wydarzyło naprawdę. Była taka sytuacja, że bardzo wierzyłem w science fiction, bardzo wierzyłem w gazetki, które czytałem, naukowe, czyli o UFO, nie? I interesowałem się strasznie UFO, nie? No, szukałem UFO bardzo często. Ja też bardzo. I miałem takiego bzika na tym punkcie i w ogóle, nie? I zawsze do Roswell chciałem pojechać, nie? I numerologicznie porozmawiać, nie? Z UFO. Tak, bo jeżeli my hodujemy bakterie, to ktoś też nas potrafi hodować i nami się no, wiadomo. Wiecie, o co chodzi? To jest właśnie jakby cała Anunnaki. Siła w tym, nie? I ten, była taka akcja, że śpię, a właśnie tam niedawno się przeprowadziliśmy. I tam się bałem spać, nie? Ogólnie, bo tam jeszcze nikt nie mieszka, nie było dużo domków, nie? Jak nie sobie wyobraźcie, że wstaję, mam ledwo oczy, co są otwarte, a przede mną się taki pojawił pomarańczowy punkt w kształcie dysku, nie? To nie był księżyc. I stałem i rozkminiałem, co to jest. Ale gdzie, na ścianie? W oknie, nie, ja byłem w pokoju, nie? I widziałem to przez okno, nie? I jak Boga kocham, to dzisiaj nie potrafię rozkminić. To jest jedyny przypadek, kiedy widziałem UFO, nie? Jakiś statek UFO. To był UFO? Stary, to był taki talerz pomarańczowy, nie? I stał naprzeciwko za oknem, nie? Dosłownie, stary. Nie, ale mam ciary. No, creepy, nie? Spiłem do łazienki, nie? Wysiusiałem się. I już go nie było, wróciłem nie? I go nie było, nie? No takie UFO bardziej małe, nie? Nie UFO, takie UFO. Ale mogę wam powiedzieć ja historię. Dawaj. Przysięgam wam, że ta sytuacja miała miejsce. Jak byłam mała i właśnie robiłam z moją mamą na święta wielkanocne pisanki. I wyobraźcie sobie, że jedno jajko zaczęło piszczeć, normalnie jakby była tam w środku, no kurczak, jakby był kurczak mały, piskle. Piszczało i ja pobiegłam do mamy, podaję jej do posłuchania te jajko i ja mówię, mama, że jest w środku kurczak normalnie, nie, piskle. I moja mama dotyka, patrzy na te, przykłada do ucha i słyszy też to. I zaczęliśmy delikatnie otwierać w ogóle to jajko i wyobraźcie sobie, że było ugotowane na twardo. Czajcie fazę? No to chyba normalne, jak ugotowaliście na twardo, to było na twardo, nie było tam piskręcia, nie? Mikołaj, czego nie rozumiesz? Słyszeliśmy, jaki jest piskle w środku. I ja to słyszałam i moja mama to słyszała, że jest normalnie piszczy w środku to jajko. Jak normalnie kurczak by był. Ale było jajko ugotowane, rozumiesz? A było ugotowane, rozumiesz? Chodzi mi o to, że wydaje mi się, że to miało być takie na celu sprawdzenie przez kogoś, po prostu sprawdzenie, co zrobimy. Czy nie wiem, czy ja to jajko zgniotę, wyrzucę. Czy zjesz? A przez kogo? Czy cokolwiek zrobię. Kto się sprawdzał? No Boże, Mikołaj, no Bóg po prostu. Nie wiem, no coś, co zadecydowało o tym, żeby taka sytuacja miała miejsce. No ale to nie jest taka schiza jak na przykład muszelka i przyłożyć do ucha i słychać może? No nie, bo to było naprawdę był kurczak. No ale w muszelce też może było. Mi się mega podobają te historie. Nie. Czemu ty Mikołaj nie lubisz? No bo... O matko, myślałam, że to krak. A po co to rozwalasz to? Nie rozwalam tego. A co ty robisz? Próbuję się powiesić.